Taniec wiele mnie nauczył. Myślę, że stanowi część mnie. Taniec pomaga mi uwolnić się od negatywnych emocji i oczyścić głowę. Taniec to dla mnie nie tylko przyjemność, ale też wspólne hobby z moimi przyjaciółmi. Taniec uczy mnie, jak dążyć do wyznaczonych przez siebie celów. Taniec jest dla mnie bezpieczną przystanią. To moja odskocznia od codzienności. Taniec mnie uspokaja. Dzięki niemu czuję się spełniona. Tańcząc, nie myślę o problemach życia codziennego. Tańcząc, staram się nawiązać relacje z publicznością i przekazać jej moje emocje w danym momencie. Taniec jest dla mnie ucieczką od problemów. Poprzez taniec wyrażam siebie. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie stwarza nam przestrzeń i sprawia, że możemy rozwijać się w rozmaitych kierunkach. Cały projekt jest o tym, że jako młodzież dążymy do dosyć nierealnych standardów, które zazwyczaj widzimy w internecie. Przyjmujemy, że to, co widzimy na Instagramie czy różnych mediach społecznościowych, jest standardami, do którymi powinniśmy dążyć. Osoby, które widzimy, uznajemy za idealne często. Chcemy wyglądać tak jak ktoś inny, tak jak one. Nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że to wcale tak nie wygląda, że każdy jest taki idealny. Praca właśnie przy tym projekcie pomaga nam się rozwinąć nie tylko tanecznie i ruchowo, ale także przez kontakt z ludźmi z innych krajów, którzy prowadzą zajęcia po angielsku. Te zajęcia są bardzo rozwijające, pomagają nam przełamać barierę językową, sprawiają, że czujemy się pewniej, zarówno właśnie w tańcu i w ruchu, jak i w porozumiewaniu się w innym języku. Warsztaty pomagają nam odkryć w sobie nowe jakości, pozwalają nam poznać inny styl pracy niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.